Cześć, witam Was w kolejnym odcinku. Jak zawsze ostatnio jestem u Maćka w Kokoszkowa. Tak. Koło Starogardu Gdańskiego. Maciek zamontował kompletny system KM Evo SkyDirect 2 do tej oto Mazdy z silnikiem SkyActiv, 194 konie. Tak. A więc oddaję Ci głos, abyś mógł pokazać widzom, jak dokonałeś tutaj tego montażu, jakie użyłeś komponenty. Mazdę trzeba powiedzieć, że z rozłączanymi dwoma cylindrami, która w niektórych warunkach pracy pracuje tylko na dwóch cylindrach i to na gazie. Jesteś zamontowany cały zestaw firmy KME, sterownik Nevo SkyDirect, wersja druga, na wtryskiwaczach Hawk, bardzo szybkich wtryskiwaczach, ponieważ tu jest potrzebne bardzo precyzyjne podawanie gazu, żeby ogarnąć te wyłączane cylindry. Reduktor też jest firmy KME, tutaj reduktor S8 i trzeba zaznaczyć, że ta Mazda jest zrobiona na homologacji R115, ponieważ jeździ w Niemczech. Akurat w tej chwili przyjechała na przegląd, ponieważ zrobiła już 25 tysięcy kilometrów bez żadnego problemu. Jest to już drugi przegląd z racji tego, że przeglądy wymagane są co około 10 tysięcy kilometrów. Samochód jeździ w Niemczech, więc właściciel co jakiś czas przyjeżdża i te przeglądy robi, żeby bezproblemowo jeździć na tych trasach, tak? Samochód głównie jeździ na trasach. Wlew oczywiście jest pod klapką wlewu paliwa. Zbiornik w tym aucie ma do wyjeżdżenia niecałe 40 litrów gazu. Jest schowany we wnętrze koła zapasowego. Mamy do dyspozycji tutaj cały bagażnik auta w aucie kombi, gdzie możemy bez problemu wszystko zapakować do tego bagażnika i żaden zbiornik nam nie przeszkadza. Silnik w technologii SkyActiv, więc musi być jakiś dotrysk benzyny. Ten dotrysk benzyny według klienta nigdy nie był większy niż 1,5 litra. Mieści się w granicach litra, a gazu spala 8 litrów. Jeżdżąc na trasie, troszeczkę też po Niemczech, czyli można powiedzieć, że takim cyklu mieszanym. Klient jakoś tutaj za bardzo nie narzeka na rozłączane te cylindry. Mówi, że praktycznie tego nie czuć. Także z jego relacji jest bardzo zadowolony i to już jest któraś Mazda jego robiona w naszym warsztacie. Już bodajże trzecia to jest Mazda po kolei z różnych wersji. Także jeżeli ktoś posiada samochody między innymi w technologii SkyActiv, zapraszamy do siebie. Dla nas nie ma to problemu, nie stwarza problemu tutaj montaż do takich samochodów. Kontakt znajdziecie w opisie pod filmem i też na stronie internetowej i na Facebooku. Słuchajcie, to był debiut Maćka w tej dziedzinie. Myślę, że zasłużył, żeby mu dać łapkę w górę. To wszystko w tym odcinku. Do zobaczenia. Cześć. Brawo dla Maćka. I teraz dalej mi się skończyły pomysły.